Witam serdecznie, ja jestem Corentin. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy tematykę mistrzów zaplecza Formuły 1. Poprzednio mówiłem o mistrzach GP2 z lat 2005-2016, a dziś będę mówić o mistrzach po rebrandingu serii, czyli od 2017 roku. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i udostępnijcie materiał znajomym. A teraz zapraszam do oglądania. 2017. Charles Leclerc. Monakijczyk na przełomie 2014 i 2015 roku musiał zmierzyć się z ogromną tragedią, bowiem podczas Grand Prix Japonii 2014 tragicznemu w skutkach wypadkowi uległ jego ojciec chrzestny, Francuz Jules Bianchi, który w wyniku poniesionych obrażeń zmarł 17 lipca 2015 roku. W 2016 roku Leclerc trafił do Akademii Ferrari oraz wygrał w debiucie GP3. W nagrodę wziął udział w dwóch piątkowych treningach F1 dla zespołu Haas. Rok później wygrał w debiucie Formułę 2 oraz jeździł dla Saubera w FP1. Ponownie spotkała go jednak rodzinna tragedia. Tym razem śmierć poniósł ojciec kierowcy, Hervé Leclerc. W 2018 roku Monakijczyk zadebiutował w F1 w barwach stajni z Hinwil, gdzie zgniótł swojego partnera, którym był wtedy Szwed Marcus Ericsson. Od 2019 roku monakijski kierowca jeździ dla Ferrari. W pierwszym sezonie dla stajni z Maranello wywalczył 7 pole position i 2 zwycięstwa. Pierwsze w Belgii wywalczył zaledwie dzień po śmierci Antoana Ibera. Co prawda w 2021 roku przegrał na punkty z Carlosem Sainzem, ale w roku 2022 zdobył 9 pole position i tytuł wicemistrza świata. W ślady Charlesa próbuje pójść jego młodszy brat Arthur, ale wątpliwym jest, aby kiedykolwiek trafił do F1. 2018. George Russell. Brytyjczyk w 2016 roku trafił do programu juniorów Mercedesa. Rok później został mistrzem GP3 oraz wziął udział w dwóch piątkowych treningach za sterami Force India. Rok później, również w debiucie, wygrał Formułę 2 i to pomimo faktu, iż jego rywalami byli tacy zawodnicy jak Lando Norris czy Alex Albon. Russell w 2019 roku zadebiutował w F1 w Williamsie u boku Roberta Kubicy. Choć nie zdobył punktów w przeciwieństwie do Polaka, ale wygrał z nim wszystkie sesje kwalifikacyjne. W 2020 roku również do zera pokonał w kwalifikacjach Nicolasa Latifiego. Punktów dla Williamsa znowu nie zdobył, choć miał na to kilka okazji, m.in. na Imoli, ale rozwalił się za safety carem. Podczas Grand Prix Sakiru jednorazowo zastąpił chorego na COVID Lewisa Hamiltona. George wygrałby ten wyścig, ale przez tragiczne pitstopy Mercedesa skończył jedynie na 9 miejscu. W 2021 wreszcie zapunktował dla stajni z Grove. Zrobił to 4-krotnie, a podczas niesławnego Grand Prix Belgii zdobył pierwsze podium w karierze. Był wówczas drugi. Na sezon 2022 został partnerem zespołowym Hamiltona w Mercedesie. Russell, mając do dyspozycji nie najlepszy bolid, wygrał kwalifikacje do Grand Prix Węgier, a także sprint i wyścig w São Paulo. Pokonał również na punkty w równym bolidzie Lewisa Hamiltona. 2019. Nyck de Vries. Holender w latach 2010-2018 był juniorem McLarena, a pod ich skrzydłami odnosił sukcesy w Formule Renault 2.0. Rok po odejściu z ich programu został mistrzem F2. Na zapleczu Formuły 1 jeździł przez 3 lata. Po zdobyciu tytułu holenderski kierowca poszedł do Mercedesa. W F1 pełnił rolę kierowcy testowego, a w Formule E – etatowego. W sezonie 2020-2021 został pierwszym mistrzem świata FE. Wzbudził on tym samym zainteresowanie wielu ekip F1. W 2022 roku brał udział w piątkowych treningach dla Astona Martina, Mercedesa i Williamsa, a w barwach tej ostatniej ekipy zastąpił na włoskiej Monce Alexa Albona, u którego zdiagnozowano zapalenie wyrostka robaczkowego. De Vries w debiucie zdobył 2 punkty za 9 miejsce. Po tym świetnym występie Holendra oprócz Williamsa chciały zatrudnić u siebie Alpine oraz Alfa Tauri. Ostatecznie walkę o niego wygrał zespół z Faenzy, co oznacza, że na sezon 2023 Nyck de Vries zostanie partnerem zespołowym Yukiego Tsunody. 2020. Mick Schumacher. Syn Michaela przez nazwisko od dziecka mieszał się z olbrzymią presją. W seriach juniorskich najpierw startował pod panieńskim nazwiskiem matki, później jako Mick Junior, a dopiero potem pod nazwiskiem swojego ojca. Mick w latach 2017-2018 jeździł w europejskiej Formule 3, a w latach 2019-2020 w Formule 2. Za każdym razem format jego sezonów był taki sam.
W debiutanckim sezonie był 12, a w drugim zdobył tytuł. Co ciekawe, Niemiec jest jedynym mistrzem Formuły 2, który w mistrzowskim sezonie nie zdobył pole position. Dzięki tym sukcesom, a także nazwisku oraz byciu juniorem Ferrari, na rok 2021 zadebiutował w F1 w barwach Haasa. Niemiec nie zdobył punktów, gdyż bolid mu na to nie pozwalał. Ponadto często się rozbijał. Udało mu się jednak zdemolować Nikitę Mazepina. I zapewne tak by się stało również w roku 2022, ale w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę Mazepina wyrzucono z ekipy, a w jego miejsce wszedł Kevin Magnussen. K-Mag nie dość, że złoił Mika, to jeszcze wywalczył pole position w São Paulo. Młody Schumacher punktował tylko 2 razy i nadal bardzo często się rozbijał. To spowodowało, że na sezon 2023 amerykański zespół nie dał mu kolejnej szansy, przez co zabraknie go w stawce. Prawdopodobnie jednak zostanie trzecim kierowcą Mercedesa, zwłaszcza że ich jedynym rezerwowym jest junior z Tainis Brackley, Duńczyk Frederik Vesti. 2021. Oscar Piastri. Australijczyk w 2019 roku wygrał w debiucie Formułę Renault Eurocup. W 2020 dołączył do Akademii Renault oraz wygrał w debiucie Formułę 3. W 2021 roku wygrał w debiutanckim sezonie Formułę 2. Ponadto menadżerem Piastriego jest jego rodak, były kierowca Red Bulla Mark Webber. Mimo to na sezon 2022 zabrakło go w stawce F1. Stało się tak, ponieważ Alpine wolało przedłużyć umowę z będącym po 40 Fernando Alonso. W trakcie trwania sezonu pojawiły się jednak plotki, że Piastri ma zastąpić do końca sezonu Latifiego w Williamsie. Okazało się to jednak nieprawdą. Gdy Fernando Alonso ogłosił, że na sezon 2023 przejdzie do Astona Martina w miejsce odchodzącego na emeryturę Sebastiana Vettela, to wydawało się, że wolne miejsce w Alpine zajmie właśnie Piastri. Australijczyk jednak zaprzeczył. Twierdził, że nie podpisywał żadnej umowy ze stajnią z Enstone. Cyrk transferowy Oscara Piastriego zakończył się tym, że Australijczyk na sezon 2023 zadebiutuje w F1, ale nie w barwach Alpine, tylko McLarena, zastępując tym samym swojego rodaka Daniela Ricciardo. 2022. Felipe Drugović. Brazylijczyk w 2018 roku wygrał 3 serie juniorskie. MRF Challenge Formułę 2000, Euro Formułę Open oraz hiszpańską Formułę 3. W 2019 trafił do FIA F3, ale spisał się tam bardzo słabo. Tylko raz wywalczył punkty. Mimo to w 2020 roku awansował do F2 i co zaskakujące, wygrał 3 wyścigi. 2 lata później w 3 sezonie startów został jej mistrzem. Podczas weekendu na Monce, gdzie zapewnił sobie tytuł, został ogłoszony pierwszym członkiem nowo utworzonego programu juniorów Astona Martina. W Abu Zabi wziął w ich barwach udział w piątkowym treningu. W roku 2023 będzie ich rezerwowym kierowcą. Z jednej strony to zła decyzja, bowiem w Astonie są obecnie nie tylko Lance Stroll oraz Fernando Alonso, który ma podpisaną wieloletnią umowę i nie wiadomo kiedy zakończy karierę. Z drugiej strony jednak decyzja została podjęta przez brak alternatyw i gdyby Drugović nie dołączył do programu Astona, to żaden inny zespół nie dałby mu okazji przejechać się bolidem Formuły 1. Podsumowując, mistrzostwo Formuły 2 nie zawsze daje przepustkę do Formuły 1, a najlepszym dowodem na to jest fakt, iż Giorgio Pantano, Davide Valsecchi, Fabio Laimer i Felipe Drugović po zdobyciu tytułu nie wzięli udziału w żadnym wyścigu królowej sportów motorowych. Ten ostatni nadal jest jednak aktywnym kierowcą i jest szansa, że w Formule 1 uda mu się zadebiutować. Ale czy tak się stanie, to się okaże. A według Was Felipe Drugović zadebiutuje kiedyś w wyścigu Formuły 1? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko. Zapraszam na moją grupę na Facebooku Prosta Startowa. Dzięki za uwagę i widzimy się wkrótce. Cześć!